Cześć, z tej strony Mateusz Mikulak i dziś zapraszam Was na kolejny odcinek. Przed kilkoma laty niemalże cały internet obiegły zdjęcia boiska usytuowanego na wodzie. Trzeba przyznać, że robią wrażenie. Jak się okazuje, historia klubu, który na nim powstał i na którym trenuje aż po dziś dzień, jest równie fascynująca, co sam fakt istnienia takiego morskiego mini-stadionu. Cała historia zaczyna się w roku 1986 w Tajlandii. Grupa chłopców oglądająca Mistrzostwa Świata w Meksyku, na których bryluje Diego Maradona, zakochuje się w piłce nożnej. Młodzieńcy marzą o wielkiej karierze piłkarskiej, jednak niestety pojawia się pewien problem. Jako że mieszkają w biednej, wybudowanej na palach wiosce Kochpani, na której ciężko znaleźć nawet odrobinę przestrzeni, zupełnie nie mają miejsca do gry. Jeden z chłopców wpada na genialny pomysł. Namawia kolegów, by zbudowali boisko na wodzie. Skoro tratwy potrafią się utrzymać na morzu, to czemu by nie miało całe boisko, argumentuje. Podekscytowani młodzieńcy aprobują jego ideę i proszą o pomoc dorosłych. Ci jednak, pochłonięci rybołówstwem i codziennymi obowiązkami domowymi, odmawiają im. Chłopcy muszą sobie poradzić sami. Codziennie po szkole zbierają się w określonym miejscu i ze znalezionych kawałków drewna budują boisko. Po kilku tygodniach ciężkiej pracy mogą już się cieszyć grą. Choć podłoże, z którego wystają m.in. gwoździe, pozostawia wiele do życzenia, a jako że nie mają płotu, to po każdą wybitą piłkę muszą wskakiwać do wody, to i tak są szczęśliwi, że w końcu mogą uprawiać futbol. Po pewnym czasie do chłopców przychodzi wieść o turnieju organizowanym w sąsiedniej wiosce. Bez chwili namysłu zapisują się na niego. Ku ich wielkiemu zdziwieniu otrzymują wsparcie od wszystkich mieszkańców Pani. Dorośli kupują im jednakowe koszulki oraz sprzęt piłkarski. W końcu przychodzi dzień turnieju. Młodzi zawodnicy są zestresowani. W ogóle nie wierzą w swoje umiejętności. Jednak jak się okazuje, są znacznie lepsi od swoich rówieśników. Gra w trudnych warunkach, ciągłe unikanie gwoździ, a także głupich strat, po których zazwyczaj musieli wskakiwać do wody, spowodowały, że nie mieli najmniejszych problemów z kontrolowaniem piłki. Wygrywali mecz za meczem. Polegli dopiero w półfinale po bramce w ostatnich minutach spotkania. Na szczęście w starciu o trzecie miejsce byli już górą. Chłopcy dorastali i sięgali po kolejne trofea. W pewnym momencie sami zaczęli szkolić następne pokolenia drużyny Pani FC. Wioska, w której niegdyś najpopularniejszym sportem były wyścigi łodzi, stała się prawdziwą bazą piłkarską. Dobudowano kolejne, już znacznie bardziej jakościowe boiska. Powstało kilka drużyn młodzieżowych, a do tego na dniach ma tam powstać szkoła dla trenerów. Aktualnie Akademia Pani FC osiąga wielkie sukcesy. Na przestrzeni lat 2004-2011 jej adepci sezon w sezon sięgali po młodzieżowe mistrzostwo Tajlandii Południowej. Kto wie, być może w przyszłości któregoś z wychowanków Pani będziemy mieli okazję oglądać w jednej z czołowych europejskich lig.